Bracia i siostry, jestem teraz w naszym ogrodzie, a wy możecie za mną obserwować, oglądać te piękne owoce, które wyrosły na naszych drzewach. I uświadamiamy sobie, że ten rok jest przez Pana Boga bardzo pobłogosławiony w tych urodzajach i plonach ziemi. I to pierwsze, co chciałbym podkreślić, jest to, że aby wyrosło coś dobrego, trzeba do tego włożyć wysiłek, pracę. A oczywiście Pan Bóg daje wzrost. Same wyrastają tylko chwasty, ciernie i pokrzywy. Aby wyrosło coś dobrego, na grządce, w ogrodzie trzeba wynałożyć wysiłek, pracować. I podobnie jest i w naszym życiu. Aby były między nami dobre relacje, aby się stosunki wzajemnie dobrze układały, trzeba o to usiłować. Trzeba się wysilać niekiedy. Ale Pan Bóg też musi pobłogosławić. A to drugie, co mi przychodzi na myśl, jest słowo zapisane w liście apostoła Pawła do Galacjan w 6 rozdziale. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Niedawno odbywały się żniwa i gospodarze sprzątnęli z pól to, co przedtem zasiali. To jest logiczne, to jest naturalne. Kto zasiał? Owies sprzątnął owies. Kto zasiał pszenicę, to zbierał pszenicę. A znowu podobnie jest i w naszym życiu. Jeżeli człowiek zasiewa dobre rzeczy, jeżeli zasiewa miłość, pokój, zgodę, to przynosi swój owoc. A ten, kto zasiewa niepokój, kto myśli tylko na siebie, to owocem tego nie jest nic dobrego. A Słowo Boże dalej mówi, kto zasiewa dla swojego ciała, z ciała rządź będzie skażenie. A kto zasiewa dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Tu nie chodzi o to ciało, które jest naszym organizmem. Tu chodzi o tę starą naturę. Kto zasiewa grzech, to będzie znowu zbierał owoce grzechu. A kto zasiewa te dobre rzeczy, które płyną z Ducha Świętego, to będzie zbierał i owoc Ducha. A tak jest w tym życiu doczesnym. Człowiek już w tym życiu zbiera to, co podczas swojego życia zasiewał. A tak raz będzie i na wieczności. I życzę sobie i nam wszystkim, abyśmy z Bożą pomocą zasiewali to dobre. A niech nam Pan Bóg udzieli swej łaski, abyśmy mogli także zbierać te dobre rzeczy i przeżywać pokój i Boże błogosławieństwo. Niech nam Pan pobłogosławi i ten dzisiejszy dzień.